10 września w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie burmistrz Wojciech Kowalewski oraz zastępca burmistrza Zbigniew Moraczyński spotkali się z wicemistrzynią olimpijską w pchnięciu kulą, Renatą Śliwińską. Bardzo przemiłe spotkanie. Przywitaliśmy ją tutaj wszyscy. W imieniu mieszkańców złożyłem jej wielkie gratulacje z osiągnięcia tego wyniku, który no nie tak dawno, bo 3 dni temu osiągnęła w Paryżu. Jeśli chodzi o sam start, to tak naprawdę wchodząc do koła, człowiek ma wyłączone wszystkie myśli i po prostu to, co na treningach robiliśmy na co dzień, to już po prostu się wyłączył sam automat. Tu już nie było chwili na poprawienie tego, tamtego. Po prostu wchodzimy do koła i robimy swoje. Był też pewien taki niedosyt, bo 10 cm przegrałam złoto, no ale jest srebrny medal, też dla mnie srebrny medal to jest jak też złoty medal. Wynik był równo 9 metrów, sezon best, najlepszy wynik w sezonie. To są moje ogólnie trzecie igrzyska i bym powiedziała jedne z najlepszych. Organizacyjnie bardzo dobrze, transportowo, jeśli chodzi o transport, no to mieliśmy na Stadion Olimpijski co 10 minut busa. Tutaj Paryż pod tym względem się postarał. Siłownię mieliśmy naprzeciwko swojego hotelu. Stołówkę mieliśmy 400 metrów też za naszym budynkiem. Więc no, warunki bardzo dobre, jeśli chodzi o igrzyska. A jeśli chodzi o atmosferę między sportowcami? Ojej, jedna chyba z najlepszych, bo byliśmy w 8-osobowej grupie, więc 8 dziewczyn i wszystkie, chyba najśmieszniejszy pokój ze wszystkich. Nawet raz pamiętam Bartek Tot, trener z Tarnowa, raz przyszedł, mówi, co tutaj tak głośno. Mówię, a nic, bo Justyna z Renatą są. Aha, dobra, to już wszystko jasne. Więc no, atmosfera tam w pokoju, no, przesympatyczna. Renata to jest wielka, wielka osoba o wielkim sercu. Wiemy, że swój medal, który zdobyła w Paryżu, przekazała na licytację dla chorej dziewczynki z naszej miejscowości. To jest wielki gest, bo medale, to jest medal olimpijski. To jest coś, na co Renata pracowała przez ostatnie lata. I no, wielki gest wielkiego człowieka. Chyba dla każdego sportowca jest to też takim wynagrodzeniem z ciężkiej, 3-letniej ciężkiej pracy. Ja to nawet jak tutaj z panem burmistrzem rozmawiałam, nawet gdybym miała w ciemno, ktoś by mi dał medal, Renata, masz ten medal, czy bierzesz, czy nie, to tak naprawdę w ciemno bym ten. Po tym wszystkim, co tutaj, ile pracy, ile przejść człowiek przeszedł, to bym po prostu wzięła w ciemno. Tutaj jest już medal przeznaczony dla Anastazji Zabrockiej, która tam zmaga się z poważnymi chorobami i też z tego, co mi wiadomo, jest potrzebna rehabilitacja, codzienna rehabilitacja dziecka, więc myślę, że to będzie takim wsparciem w rehabilitacji i myślę, że szybkiego powrotu do zdrowia. Tak, my jesteśmy bardzo dumni z Renaty. Też widzimy, jak ona wchodzi uśmiechnięta, ona wchodzi z otwartym sercem, z otwartą głową, jest bardzo kontaktowa, tak więc naprawdę, to jest nasza duma, no nie oszukujmy się, to jest nasza duma, duma Skwierzyny, duma gminy Skwierzyna. I tutaj zaproponowałem Renacie, że chcielibyśmy odsłonić na przyszłoroczne Dni Skwierzyny mural z jej wizerunkiem. Renata się zgodziła, wybierzemy odpowiednie zdjęcie, które przeniesiemy na mural. Gdzie to będzie, jeszcze nie zdradzam, będzie to niespodzianka. Trener mówił, że jak będą 4 medale, to będzie dobrze, będzie bardzo usatysfakcjonowany. Myślę, że jako sportowcy wykonaliśmy bardzo dobrą robotę. Kolega Lech Stoltman, brązowy medal, Maciej Klepia to również brązowy medal, Karolina Kucharczyk, złoto, ja srebro. Więc tutaj myślę, że trener kadry może być bardzo dumny. Emocje są ogólnie nie do opisania. Żeby dostrzec te emocje, trzeba samemu po prostu je przeżyć.